Τα δύο προηγούμενα καθόμουν πικραμένο γιατί είχαμε δύο νίκες στα χέρια μας. Mówi, w poprzednich dwóch spotkaniach był bardzo zmartwiony na tej konferencji prasowej z tego względu, że dwa spotkania mieliśmy zwycięstwo w naszych rękach. Και μας φύγανε και οι δύο στα τελευταία τέσσερα λεπτά. I w obydwu spotkaniach, w ostatnich sekundach, można powiedzieć, zwycięstwo wymkło nam się spod kontroli. Γι' αυτό τον τρόπο πώς αντιδράσαμε μετά το τέλος του παιχνιδιού μέσα στο γήπεδο, δεν ήταν ασέβεια προς την αντίπαλη ομάδα, ήταν να βγάλουν τα παιδιά κάτι από μέσα που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Cały czas wierzę, że pomimo tych dwóch porażek w ostatnich sekundach, to dzisiejsze zwycięstwo i ta radość, powiedzmy, na środku boiska całego sztabu była odzwierciedleniem, jaka jest atmosfera w zespole. Έχουμε μια πολύ νεανική ομάδα. Mamy bardzo młodą drużynę. Προσπαθώ να τους περάσω ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης στο παιχνίδι τους. Chcę przekazać właśnie tym młodym zawodnikom swój sposób gry, swoją filozofię. Εμένα προσωπικά μου αρέσει το επιθετικό παιχνίδι. Mówi jemu jako trenerowi podoba się zawsze gra ofensywna. Δεν είναι τόσο εύκολο σε 15 μέρες να αλλάξουμε τα πάντα, αλλά νομίζω ότι το πρώτο δείγμα ξεκίνησε από το πρώτο παιχνίδι και τώρα αντιδράσαμε σε μια δύσκολη καμπύλια μας. Nie jest to łatwo w przeciągu 15 dni od razu wprowadzić w zespół jego filozofię do tych młodych zawodników, także potrzeba trochę czasu na to. Έχω την εντύπωση ότι θα συμφωνήσετε με μένα ότι δείξαμε ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο κάτι 60-65 λεπτά από τον αντίπαλο. Myśli, że zgadzacie się z trenerem, że 60% nasz zespół był, o 60% nasz zespół był lepszy od przeciwnika. Όπως ήταν επόμενο να μας πιέζουν σε κάποια στιγμή, είχαμε πίεση. Mieliśmy też moment, kiedy drużyna przeciwna starała się nas, jakby to powiedzieć, zmusić do obrony. Και θέλει να βγάλεις από το μυαλό σου, αυτό είναι τα τελευταία δύο παιχνίδια, γιατί πάλι το 87. Na pewno utrata tej bramki w 83 minucie dzisiaj na pewno nie była mobilizująca, mając w pamięci poprzednie dwa spotkania, gdzie w ostatnich, można powiedzieć, sekundach skończyło się porażką. Na ξέρετε, δεν είναι εύκολο αυτό. Nie jest łatwe dla tych zawodników po takich dwóch porażkach w ostatnich sekundach znowu w takim momencie się znaleźć. Ale ευτυχώς για μας, θα έχουμε ένα γυρισμό στην πόλη μας. Νομίζω ότι είμαστε χαρούμενοι γιατί χρειαζόμαστε, γιατί τώρα έχω την εντύπωση ότι ξεκινάμε μια αντεπίθεση. Czeka nas daleka droga do Chorzowa. Wracamy na pewno zadowoleni z wyniku, zadowoleni z zwycięstwa i od dzisiaj już myślimy o kolejnym meczu, żeby znowu pokazać się z najlepszej strony. Ale επειδή to ποδόσφαιρο δεν είναι ένα και ένα, κάνει δύο. Mówi piłka nożna, jego zdaniem 1 plus 1, nie 2, je 2. Έχω την ελπίδα ότι θα ξεκινήσουμε μια αντεπίθεση. Mówi, że od tego zwycięstwa, wierzy w to mocno, że od tego zwycięstwa drużyna po prostu będzie powoli piąć się w górę tabeli. A myślę, że to jest to, co dzisiaj pokazaliśmy, to jest wstyd. Dla mnie jako dla trenera, mam nadzieję, że dla zawodników również, bo nie przystoi na własnym stadionie popełniać takie błędy i tyle, ile my ich dzisiaj popełniliśmy. Oczywiście wyszliśmy na 1-1 i włączyła nam się ułańska fantazja, na którą nas po prostu dzisiaj nie stać, tylko nas stać na konsekwencje, a tego brakuje i to jest na pewno duży problem tego zespołu. A myślę, że tutaj trzeba bardzo mocno przeanalizować ten mecz i zachowania niektórych zawodników, bo nie może być tak, że jednym z dalszych zawodników na boisku jest młodzieżowiec, a zawodnicy ograni poruszają się niektórzy jak dzieci we mgle. Tak? Także ja mam tyle. Jeszcze raz przepraszam kibiców, bo na pewno kibice na to nie zasłużyli, bo cały czas nas dobrze dopingują i pomagają temu zespołowi.